Nadszedł ten moment, żeby wam wyjaśnić, dlaczego dzisiaj jestem w sukience ślubnej. Bo od rana mi zadajecie pytania. Trochę was przetrzymałam. I na samym wstępie chcę powiedzieć tak. Nie ma dzisiaj ślubu, nie wychodzę za mąż za Mateusza Wnukowskiego. To, że dzisiaj jest tak ubrany w garnitur, jest to czysty przypadek, żeśmy się nie umówili. Ojejku, a ja powiedziałam Wnukowski. No to jeszcze lepiej. Kurczę. Mateusza Warchoła, przepraszam, dementujemy plotki, proszę tutaj. Nie, to jest po prostu, wiecie, no, takie emocje po prostu, więc wybaczcie mi. Więc to jest czyste, że tak powiem, przypadek. Nie, tutaj od razu dementuję plotki. Aczkolwiek dziękuję za wszystkie gratulacje, życzenia, miłe słowa. Bardzo mi było miło, więc to na samym początku. Po drugie, nie prorokuję o swatach, o tym, że będą małżeństwa w kościele, zespole i tak dalej, więc nie idziemy w tą stronę. W związku z tym też również nie idziemy w stronę taką, że jestem tutaj proroczym obrazem oblubienicy Chrystusa, wesele baranka i te klimaty. Również od razu mówię nie. Więc pytanie, dlaczego dzisiaj w związku z tym jestem w sukience ślubnej? Ponieważ jakiś czas temu odebrałam inspirację od Świętego Ducha i taki impuls. Pokazał mi sukienkę ślubną i powiedział: załóż sukienkę i prorokuj w niej i nią do ludzi. Więc mówię, dobra Boże, w takim razie tylko czas i budżet. Musimy to ustalić. W związku z tym dzisiaj jestem w tej sukience przed wami. I wiecie, co to takie? A, sukienka ślubna, co to jest? Nic nadzwyczajnego w przypadku dziewczyny, która myśli o małżeństwie, marzy o małżeństwie. Są takie osoby, które wyobrażają sobie siebie w tych sukienkach, wyobrażają sobie swoje śluby. I to jest fajne i to jest piękne. Ale ja, słuchajcie, takiego modułu nie mam w sobie. Jak wiecie, albo może niektórzy z was nie wiecie, ja rozpoznałam się kilka lat temu i doszłam do tego miejsca, już będąc pogodzona sama z sobą, że to nie jest w ogóle moja bajka. Postanowiłam w związku z tym być zgodna ze sobą i nie wychodzić za mąż, i nie zakładać rodziny, ponieważ nigdy tego nie było w moim sercu. To nie jest ucieczkowe, to nie jest lękowe. Po prostu rozpoznałam siebie taką, jaką jestem i weszłam w takie miejsce poczucia własnej wartości i odważyłam się spojrzeć, jaka jestem i pójść za tym. W związku z tym dla kogoś może założenie sukienki ślubnej jest rzeczą banalną, ale nie dla mnie, ponieważ to wykracza moje myślenie, moje doświadczenie, moje osobiste przekonania na ten temat. I kiedy ja otrzymałam ten impuls, to wiecie, to musiałam podjąć decyzję, czy to jest Bóg. Czy to jest od Boga? Czy ja w to uwierzę i ja zrobię ten ruch, który wykracza moje postrzeganie, moje myślenie, moje toki myślowe. Akurat w tym temacie. Co wam chcę przez to powiedzieć? Żebyście zrewidowali swoje toki myślowe. Żebyście zrewidowali, jakie wy macie osobiście przekonania. W czym wy żyjecie w swoich głowach. Żebyście zobaczyli, czy nie ma przypadkiem takiej sytuacji, że działacie w sposób taki schematyczny i rutynowy i macie pewnego rodzaju ramki myślowe, w których się trzymacie i mówicie: tylko tyle doświadczyłem, tylko tyle wiem, tylko tyle znam, nic ponad to. Bo wiecie, rutyna życia codziennego jest okej. Pewnego rodzaju porządek jest okej, jest od Boga. Schematy ułatwiają nam funkcjonowanie i życie. Ale jest pewnego rodzaju granica i chcę, żebyście zrewidowali. Czy to, że macie pewnego rodzaju przekonania, że funkcjonujecie w pewnych schematach, w pewnej rutynie. Czy to was nie zniewala? Czy nie ma przypadkiem takiej sytuacji, że nie idziecie dalej ponad to, co myślicie, jakie macie przekonania, czego doświadczyliście? Czy nie ma przypadkiem takiej sytuacji, że założyliście sobie sami pewnego rodzaju ramki i granice i żyjecie tylko w obrębie tego? Jeżeli tak, to staliście się tego niewolnikiem. I chcę, żebyście zrewidowali. Nie chodzi teraz o wszystko, że jakikolwiek schemat jest zły. Nie, chodzi mi pod tym kątem. Zobaczcie, czy nie staliście się sami niewolnikami swoich poglądów, swoich przekonań, że kiedy przychodzi impuls od Ducha Świętego, który przekracza wasze zrozumienie na dzień dzisiejszy i wasze doświadczenie, to mówicie nie. Bo jeżeli tak mówicie, to oznacza, że zbudowaliście sobie w swoich rutynach i schematach poczucie bezpieczeństwa, które jest fałszywym poczuciem bezpieczeństwa. Jeżeli boicie się wyjść ponad to, co dzisiaj wiecie, co rozumiecie, czego doświadczacie i jest wycofka, jest lęk,
oznacza to, że w tej rutynie macie swoje poczucie bezpieczeństwa. I to jest do złamania. To oznacza, że się boicie. Boicie się rzeczy nowych, boicie się rzeczy nowatorskich, bo macie pewnego rodzaju granice, które sobie wyznaczyliście i w obrębie tylko których funkcjonujecie. Bo tak jak myślicie, to też tak funkcjonujecie i tak będzie przebiegać wasze życie. Nic ponad to. Więc jaką macie głowę, tak będziecie funkcjonować. Wiecie, za tym lękiem, który jest bardzo, widzicie, zawaluowany, nie jest widoczny na pierwszy rzut oka, tam dalej stoi niedowiarstwo. Czyli boję się wejść w nowe rzeczy, bo nie ufam. Boże, bo co będzie za tym rogiem? A co będzie, jak ja założę sukienkę? Co się wydarzy dalej? Co z twoją wiarą w związku z tym? Zrewidujcie sobie te swoje schematy. Przyjrzyjcie się w ogóle, jak myślicie, jak funkcjonujecie. Czy nie ma akurat czegoś takiego w waszym przypadku? Bo jeżeli tak, to jest to pora, żeby to zacząć zmieniać. Wiecie, jest napisane, Paweł o tym mówi, że ciasnota jest w waszych sercach, a ja mówię, że w umyśle również. Jesteś w stanie swoim umysłem ograniczyć Boga. On się będzie poruszał tylko w takich granicach, na ile mu pozwolisz, czyli czytaj na tyle, jakie masz granice, jeżeli chodzi o twój umysł, o twoje postrzeganie, o twoje myślenie. On tylko w tych parametrach się będzie poruszać. A jest przecież napisane, że Duch Święty jest jak wiatr i wieje i nie wiesz skąd, nie wiesz dokąd, chociaż słyszysz jego dźwięk, jego szumu. I jest dalej powiedziane, tak Jezus powiedział, i tak jest z tymi, których Duch Święty prowadzi. Jeżeli myślisz w sposób schematyczny, co wynika z tego lęku, o którym wspomniałem wcześniej, to kiedy będzie wiał ten wiatr, a nie będziesz znał kierunku i nie będziesz wiedział, dokąd wieje, to powiesz nie. Będziesz się tego obawiał. Wiecie co? Ja też jakiś czas temu czytałam sobie list do Hebrajczyków i tam w rozdziale o bohaterach wiary jest tak fajnie napisane o Mojżeszu, że trzymał się niewidzialnego, jakby go widział i śmiało sobie poczynał. I mówię, wow, to w ogóle o to chodzi. Ja wierzę Tobie, Boże, w związku z tym ja mogę hasać w tym życiu. Ale wiecie co? To wymaga odwagi. To wymaga odwagi. Tylko ludzie odważni dokonają potężnych rzeczy. Nowatorskich zmian, wejdą poza wszystko to, co z utartym schematem, stworzą zupełnie nowe rozwiązania, których nigdy wcześniej świat nie widział. Tylko człowiek odważny tego dokona. Tylko on wyjdzie poza wszelki schemat. I chciałbym was z tym zostawić. Zrewidujcie swój sposób postrzegania. Nie trzymajcie się tylko tego na zasadzie. To znam, bo tego doświadczyłem. Bo czy nie wydaje wam się to dziwne, trochę absurdalne, że dziewczyna, która generalnie w ogóle nie ma w swoim sercu, w swoim umyśle modułu związany z małżeństwem i z rodziną, stoi przed wami w sukience ślubnej jak panna młoda. No trochę to dziwnie wygląda, prawda? Trochę to jest absurdalne. Ale taki jest Bóg. Bóg jest dziwny. Więc nie próbujcie zaszufladkować Boga, że On jest tylko jakiś, bo tylko mam takie doświadczenie i takie przeżycie. Poszerzajcie się, poszerzajcie swoje serca, poszerzajcie swoje umysły. Gdzie? Oczywiście w komorze. Życie modlitewne jest jak zwykle kluczem. W tym przypadku również. Bo tam też będziesz konfrontowany z tym, jak myślisz, jak funkcjonujesz. To tam będą obnażane wszelkie lęki. To tam będziesz dowiadywał się o tym, że masz ducha odwagi. To tam będziesz brał objawienie o tym, jakie dokonywać zmian z życia modlitewnego. Więc kończąc, miło mi dzisiaj było. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie miłe słowa. Dziękuję.